Diamenty mają 4 miliardy lat i wciąż nas olśniewają. Ale w dzisiejszych czasach to nie jedyne ich zadanie. Ukryte w ich wnętrzu moce mogą zmienić nasze życie. Przyszłość diamentów jest naprawdę ekscytująca. Dla wielu z nas właśnie zaczyna się era diamentów. By ta wspaniała przyszłość okazała się możliwa, naukowcy muszą prześcignąć naturę i stworzyć jeszcze lepszy diament. Syntetyczne diamenty to technologia, która zabierze nas w dotychczas nieznane rejony. To niezwykłe wyzwanie. Czy nauka mu sprosta i stworzy super diament? Czysta nauka. Super diamenty. Diamenty to materia zupełnie wyjątkowa. Są 4 razy twardsze od wszystkich ziemskich substancji. Nie ulegają korozji. Najlepsze z nich są zupełnie przeźroczyste i przewodzą ciepło, a niektóre nawet prąd elektryczny. Diament jest minerałem o zaskakującej liczbie unikatowych cech. To właśnie połączenie tych cech czyni diamenty tak wyjątkowymi. I jeśli nauce uda się okiełznać drzemiące w diamentach moce, może to zrewolucjonizować nasze życie. Od mikrochipów w telefonach komórkowych po urządzenia badające przestrzeń kosmiczną. Są niesamowicie trwałe, wręcz wieczne, a do tego odporne na ciepło, zimno i inne skrajne warunki zewnętrzne. Mówi się, że diamenty są wieczne, ale to nieprawda. Większość ma jakieś naturalne wady, które osłabiają wytrzymałość minerału na ciepło i wysokie ciśnienie. Rewolucja technologiczna będzie więc wymagała czegoś wyjątkowego – stworzenia super diamentu w laboratorium. Natura to nasza wytyczna, ale czy potrafimy ją ulepszyć? Teraz naszym celem jest stworzenie super diamentu. Super diament miałby wszystkie cechy diamentu naturalnego, ale można by mu nadawać wszelkie pożądane kształty i formy. Co najważniejsze, naśladowałby właściwości najrzadszych kamieni szlachetnych, takich jak ten. To diament Hope, być może jeden z najdoskonalszych naturalnych diamentów. Dziś przechowywany jest w odpornej na wybuchy gablocie Instytutu Smithsona w Waszyngtonie. Ważący 45,5 karata klejnot jest ponad 100 razy większy od przeciętnego pierścionka z diamentem. To jeden z największych i najcenniejszych diamentów w historii. Warty około 250 milionów dolarów. Ale to nie wszystko. Ten kamień ma pewne właściwości, które doskonale pokazują niezwykłość diamentów. Jeffrey Post, kurator Narodowych Zbiorów Minerałów i Kamieni Szlachetnych, prowadzi badania nad diamentem. W laboratorium pokaże, co czyni go tak wyjątkowym. Przy pomocy tej lampy poddam diament działaniom promieni ultrafioletowych przez 10 do 15 sekund. Zauważcie, że krawędź jednego z białych diamentów świeci na jaskrawo niebiesko. Teraz wyłączę światła w pomieszczeniu i światło ultrafioletowe. Diament emituje intensywnie pomarańczowy blask. To tak zwana fosforescencja. Przez całe lata te cechy diamentu tłumaczono klątwą, rzuconą na niego kilka wieków temu, gdy został skradziony z indyjskiej świątyni. Ale naukowiec nie jest przesądny. Mamy tu przeklęty kamień, który emituje światło koloru krwi.
To niewątpliwie piękna opowieść, ale w ludziach takich jak ja zaraz odzywa się ciekawość naukowca. Czemu tak się dzieje? Do badań tego zjawiska posłuży spektrometr, urządzenie analizujące długość fal świetlnych. Wyrazista barwa diamentu jest pochodną dwóch kolorów. Zielono-niebieskiego i czerwonego. Naukowcy zidentyfikowali też dwa pierwiastki chemiczne występujące w kamieniu, bor i azot. Nagle zrozumiałem, jak to się dzieje, że diament świeci w takim kolorze. Pod wpływem boru kamień świeci na niebiesko. Po dodaniu azotu pojawia się czerwony blask. Diament świeci na czerwono z powodu składu chemicznego, a nie klątwy. Jednak to nie ta barwa tak pociąga naukowców, ale bor. Pierwiastek, który wywołuje odcień niebieski. Bor odpowiada nie tylko za barwę. Dzięki niemu diamenty mogą przewodzić prąd. Ze względu na obecność boru, niebieskie diamenty są półprzewodnikami, dlatego bardzo różnią się od innych diamentów będących odmianą czystego węgla. Białe diamenty są izolatorami. Jeśli próbuje się przez nie przepuścić prąd elektryczny, nic się nie dzieje. Ale diamenty zawierające bor przewodzą prąd. Dodatkowe atomy boru wchodzą w interakcję z atomami diamentu, umożliwiając przepływ prądu. Inną użyteczną właściwość posiadają wszystkie diamenty, nie tylko te niebieskie. Przewodzą ciepło lepiej niż jakakolwiek znana substancja. Jeśli uda się stworzyć diamenty, które przewodzą zarówno prąd, jak i ciepło, mogą one zrewolucjonizować kluczowy element codziennego życia. Półprzewodnik. Półprzewodniki są niezbędnym wyposażeniem niemal każdego urządzenia elektronicznego. Przez ostatnie 50 lat do ich budowy wykorzystywano niemal wyłącznie krzem. Ale krzem ma jedną zasadniczą wadę. Im więcej przewodzi prądu, tym bardziej się rozgrzewa. Efekt? Większość mikrochipów na bazie krzemu wymaga złożonych układów chłodzących. Jeśli temperatura przekroczy 150 stopni, przestają działać. Odkrycie faktu, że niebieski diament przewodzi zarówno prąd, jak i ciepło, podziałało na wyobraźnię naukowców. Zobaczyli świat bez krzemu, w którym wszystkie urządzenia, od telefonu komórkowego po statki kosmiczne, są napędzane diamentami. Gdyby udało się zastosować diamenty do przewodzenia prądu i pochłaniania ciepła, otworzyłoby się szerokie pole do produkcji jeszcze mniejszych i znacznie mocniejszych urządzeń elektronicznych. Przez setki lat ludzie doceniali jedynie urodę tych niezwykłych kamieni. A możliwości ich zastosowania w technologii są niemal nieograniczone. Jest tylko jeden problem. Diamenty są rzadkie i drogie. Naturalne półprzewodniki, takie jak Hope, są nawet tysiąckrotnie rzadsze. Nie występują też w pożądanych kształtach i rozmiarach. Naukowcy próbują więc stworzyć diament syntetyczny, który posiadałby wszystkie wspaniałe cechy niebieskich diamentów, ale można by mu nadawać dowolne wielkości i formy. By stworzyć superdiament, naukowcy muszą najpierw zacząć od podstaw i zbadać skład diamentu naturalnego. Choć są tak rzadkie, powstały z węgla, jednego z najpowszechniejszych pierwiastków na Ziemi.
To on stanowi bazę wszystkiego, co nas otacza. Osiemnaście procent ludzkiego ciała to też węgiel. To tak powszechny pierwiastek, że na naszej planecie jest go ponad 90 biliardów, czyli milion miliardów ton. Ale węgiel nie pochodzi z Ziemi. Przybył dawno temu z dalekiej przestrzeni. Z gwiazdy będącej na granicy śmierci. Z czerwonego olbrzyma. Astrofizyk Neil deGrasse Tyson bada proces powstawania węgla. Wszechświat powstawał bez jakiegokolwiek udziału węgla. W jego narodzinach uczestniczyły wodór, hel i śladowe ilości litu. Węgiel pojawił się później w jądrach gwiazd. Ten czerwony olbrzym wyglądał kiedyś jak nasze Słońce, ale z czasem jego rozmiary zwiększyły się ponad 1000-krotnie. Pod koniec życia nie płonie już jasnym światłem, ale czerwonym. Zaczyna mu brakować paliwa. Jego jądro składa się już niemal wyłącznie z helu. W konającej gwieździe reakcja jądrowa rozbija hel i łączy jego elementy w innej konfiguracji. Tak powstaje węgiel. Fabrykami węgla we wszechświecie są umierające czerwone olbrzymy. W końcu gwiazda wybucha olśniewającym białym rozbłyskiem, tak potężnym, że miliardy ton węgla zostają wyrzucone do najodleglejszych zakątków przestrzeni kosmicznej. Z czasem te potężne chmury węgla zostają przyciągnięte przez pole grawitacyjne nowej gwiazdy. Pod wpływem ruchu wirowego zbijają się w bryły. Na przestrzeni milionów lat te bryły rosną i zaczynają się formować planety. Tak powstał nasz Układ Słoneczny i sama Ziemia. Dlatego w jej wnętrzu znajdują się tak ogromne ilości surowca, z którego zbudowane są diamenty. Chcąc stworzyć superdiament, naukowcy muszą uporać się z pewnym problemem. Podstawowa forma, jaką przyjmuje węgiel, jest słaba. Najbardziej znany jest grafit. Doskonale sprawdza się w ołówkach, ale nie w produktach wysokiej technologii. Bob Hazen z Instytutu Carnegiego w Waszyngtonie jest ekspertem w dziedzinie formowania się węgla i diamentów. To niesamowite, że diamenty i grafit zbudowane są z tego samego składnika. Są przecież tak różne. Grafit ma wyraźne płaszczyzny osłabienia. Tu widać, że każdy atom węgla, te czarne kulki, jest złączony z trzema innymi atomami, tworząc trójkąty. W diamencie każdy atom złączony jest z czterema sąsiednimi atomami. Powstaje więc sieć w formie kratownicy. Te powiązania są bardzo silne w każdą stronę. Stąd ta różnica. Materia jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo. W graficie występują płaszczyzny osłabienia. Podobnie rzecz ma się z drewnem. Drewno jest bardzo słabe. Słoje biegną w tę stronę. Tu drewno jest słabe, a tu mocne. Wykorzystuje się to na pokazach karate. Wezmę jeden kawałek drewna, teraz drugi i trzeci. I jeszcze ulubiony młotek. To niezła zabawa. Ale struktura diamentu jest mocna w każdym kierunku. Podobnie jest ze sklejką będącą kompozytem. Słoje biegnące w jednym kierunku krzyżują się z innymi słojami. Tu widać warstwy. Wezmę tylko jedną deskę. Znów przyda się młotek. Widzicie? Nie pękła. Podobnie jest z diamentem. Wyprodukowanie odpowiednio wytrzymałego diamentu to niełatwe zadanie. Naukowcy będą musieli odtworzyć właściwą strukturę. By tego dokonać,
Trzeba najpierw zrozumieć, jak zwykły węgiel zmienia się w olśniewający diament. Naukowcy wyznaczyli sobie cel – stworzenie superdiamentu. Poszukiwania rozwiązań zaczynają się tutaj, w RPA, Światowym Zagłębiu Diamentów. W tych skałach odkryto diamenty w XIX wieku. Wydobyto ich tu już setki tysięcy, ale dopiero niedawno odkryto, jak powstawały. Profesor Steve Haggerty jest specjalistą w tej dziedzinie. Diamenty długo nie zdradzały tajemnicy swojego pochodzenia. Znajdowano je w skupiskach, dlatego po znalezieniu jednego natychmiast szukano następnych. W efekcie zrodziło się przekonanie, że procesy odpowiedzialne za pojawienie się diamentów zachodzą głęboko w ziemi. Diamenty formują się głęboko pod ziemią w tak zwanym płaszczu, czyli warstwie leżącej między skorupą a gorącym jądrem. Tu pod wpływem ogromnego ciśnienia zmienia się struktura węgla. Atomy zostają ściśnięte tak, że wiążą się, tworząc strukturę kratownicową. Ekstremalna temperatura i ciśnienie zmieniają węgiel w diament. Temperatura musi osiągnąć 1500 stopni, a ciśnienie 50 kilobarów. To nacisk ponad 4000 dorosłych mężczyzn na jedną stopę. Podróż kamieni od umierającej gwiazdy do kopalni diamentów jest już niemal zakończona. Brakuje jeszcze 160 kilometrów dzielących je od powierzchni. Na szczęście istnieje szybki transport przy pomocy kimberlitu. Kimberlit to skała, która transportuje diamenty, choć one nie powstają w jej wnętrzu. To wulkaniczna skała, powstająca głęboko we wnętrzu Ziemi. Przemieszczając się w stronę powierzchni, przybiera kształt korzeni marchewki, wypełnionych płynną skałą, fragmentami płaszcza i diamentami. Przebija się na powierzchnię, tworząc niewielkie, ale bardzo aktywne wulkany. Dla mnie te wulkany to szczęśliwa okoliczność. To dzięki nim diamenty leżące 200 km pod nami nagle znalazły się na powierzchni. Tu magma tworzy górę wulkanicznego materiału, który schładza się i twardnieje. Wewnątrz ukryte są diamenty, niezwykle rzadkie, doskonale uformowane kryształy w otoczce z kimberlitu. Do najrzadszych należą diamenty niebieskie, bogate w bor, takie jak diament Hope. Na 100 tysięcy diamentów przypada tylko jeden błękitny. Trzeba było 4 miliardów lat, by węgiel już pod postacią diamentu pokonał drogę od umierającej gwiazdy do powierzchni Ziemi. Naukowcy chcą ten czas skrócić do kilku dni. Do przeprowadzenia tego procesu potrzebne są ogromne temperatury i ciśnienie. Okazuje się, że przemiana grafitu w diament to nie takie łatwe zadanie. Pierwsze próby podjęto w latach 50. ubiegłego wieku, gdy General Electric rozpoczął projekt Super Pressure. Jego celem było stworzenie syntetycznego diamentu. Skonstruowano maszyny, które kruszyły grafit pod ciśnieniem ponad 55 kilobarów, rozgrzewając go do temperatury 1370 stopni. Takie właśnie warunki panują w płaszczu ziemskim. Trzeba było 5 lat i milionów dolarów, ale w lutym 1955 roku General Electric ogłosił sukces. Powstał pierwszy diament przemysłowy.
ponad 50 lat później, na obrzeżach Johannesburga, w laboratoriach Element Six, prace nad diamentem syntetycznym są kontynuowane. Syntetyzuje się tu diamenty na masową skalę, nie dla branży jubilerskiej, ale dla przemysłu. Richard Botkin jest pionierem w dziedzinie prac nad diamentami przemysłowymi. Mamy tu całe rzędy pras zdolnych do produkcji diamentów w ciągu 45 minut. Widok pomieszczeń produkcyjnych robi ogromne wrażenie. Do produkcji używa się czystego proszku grafitowego. Wkłada się go do komory ciśnieniowej, gdzie panuje temperatura od 1370 do 1980 stopni. To tak, jakby ułożyć na graficie 20 aut i podgrzać do temperatury między 1400 a 2000 stopni. W efekcie powstają diamenty o 50% twardsze od naturalnych, i to w dużych ilościach. Te diamenty zrewolucjonizowały przemysł wiertniczy i wydobywczy. Tarcie podczas wwiercania się w twarde skały, tak jak granit, generuje tak wysokie temperatury, że mogą one niszczyć sprzęt. Ale świdry diamentowe przenoszą ciepło od ostrzy. Diamenty dużo wniosły w poszukiwania ropy i gazu, bo odwierty można robić szybciej i głębiej. Jest tylko jedno ale. Diamenty przemysłowe są małe. Następnym krokiem jest stworzenie diamentów wystarczająco dużych, by móc wykorzystać je w obwodach drukowanych i innych urządzeniach wysokiej technologii. To wyzwanie podjęła firma Gemesis z Sarasoty na Florydzie. Dzięki specjalnym urządzeniom udaje się wyhodować duże diamenty. Na początek bierze się małe ziarno diamentu, naturalnego lub sztucznego, i otacza je grafitem. To delikatny proces, pokazujący, jak trudne jest stworzenie dużego diamentu. Pracę nadzoruje Clark McEwen. Grafit i diament umieszczamy w środowisku imitującym to, co dzieje się wewnątrz Ziemi. Dwie formy węgla, diament i grafit, są umieszczane w komorze, gdzie są rozgrzewane i ściskane potężną prasą hydrauliczną. Pod wpływem temperatury i ciśnienia grafit rozbijany jest na atomy, które przenikają w głąb i przywierają do diamentu, który odgrywa rolę wzornika. Z topiącego się grafitu uwalniane są atomy węgla, krystalizujące się na powierzchni ziarna diamentu. Atom po atomie diament staje się coraz twardszy. To, co naturze zajęło 4 miliardy lat, trwa tu 4 dni. W efekcie powstaje sztuczny diament, nawet 3 razy większy od pierwotnego ziarna. Dzięki tej technologii można już wytwarzać duże diamenty. Jakość tych produktów jest taka, że trudno je odróżnić od diamentów naturalnych. Ale nie jest to niemożliwe, co pokaże David Weinstein z Międzynarodowego Instytutu Gemmologicznego. Jubiler może stwierdzić, czy diament został wyprodukowany w laboratorium przy pomocy silnego magnesu. Jeśli w diamencie znajduje się kryształ metalu będący efektem procesu wzrostu, magnes powinien to wychwycić. Choć sztuczne diamenty można odróżnić od naturalnych, i tak zrewolucjonizują przemysł jubilerski. Ale prawdziwy przełom ma dopiero nastąpić. W Gemesis nie da się wytworzyć diamentów o kształtach potrzebnych w urządzeniach wysokiej technologii. I jeszcze tego nie umiemy.
ale nieustannie pracujemy nad wytwarzaniem diamentów coraz większych i coraz lepszej jakości. Naukowcy próbują stworzyć diament o wszystkich właściwościach diamentów naturalnych, ale o kształtach i wielkościach niespotykanych w naturze. Od obwodów drukowanych po ostrza skalpeli. Ich zastosowanie jest nieograniczone. Gdy naukowcy nie ustają w zmaganiach, w stronę Ziemi nadciąga pomoc z zupełnie nieoczekiwanego kierunku. Po latach badań naukowcy już wiedzą, jak wytwarzać duże diamenty. Do pokonania pozostaje jeszcze jedna przeszkoda. Opracowanie sposobu na otrzymanie diamentu dowolnego kształtu i wielkości. Potrzebny jest przełom, który nadciąga prosto z kosmosu. Te dziwne obiekty wyglądają jak spalone kamienie. Znajdowano je w RPA i Afryce Środkowej. Testy ujawniają coś nieoczekiwanego. Te kamienie to diamenty. Czarne diamenty. To dwa ze słynnych czarnych diamentów, zwanych karbonado, ze względu na ich podobieństwo do węgla drzewnego. Karbonado jest znane od wieków, ale proces jego powstawania wciąż jest tajemnicą. Dopiero niedawno zauważono jego potencjalną wartość dla nauki. George Harlow z amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej bada, na czym polega jego wyjątkowość. Czarny diament to prawdziwa zagadka, bo nie posiada żadnych cech, które kojarzymy z diamentami, jakie powstały w płaszczu ziemskim. Diamenty powstały w bardzo wysokich temperaturach i ciśnieniu, dlatego są tak zwarte i gęste. Ale czarne diamenty są inne. Pod mikroskopem widać, że jest w nich mnóstwo dziurek. Jest tu dużo pustej przestrzeni. Głęboko pod ziemią takie przestrzenie zostałyby czymś wypełnione, ale tu tego czegoś nie ma. W zwykłych diamentach jest bardzo mało pustych miejsc. Ponieważ powstają głęboko pod ziemią, są zgniatane do postaci pojedynczego kryształu. Czarne diamenty najwyraźniej formują się inaczej. W przeciwieństwie do pozostałych diamentów nie składają się z pojedynczego kryształu, ale milionów połączonych ze sobą kryształków. Naukowcy wnioskują, że musiały powstać pod dość niskim ciśnieniem. Skąd pochodzą? Po raz kolejny trzeba się zwrócić ku czerwonemu olbrzymowi. Według obecnie obowiązującej teorii, czarne diamenty powstały podczas eksplozji supernowej. Profesor Hagerty uważa, że za unikatową strukturę karbonado odpowiada próżnia. Diamenty były bardzo rozgrzane i wpadając na siebie, w końcu scaliły się w jeden wielki diament. Podczas tego procesu w ich wnętrzu zostały uwięzione drobiny minerału, który nadał im tę ciemną barwę. Takie wyjaśnienie oznacza, że diamenty przyniósł na Ziemię meteoryt. Po uderzeniu meteorytu diamenty się rozsypały. To musiał być niesamowity widok. Deszcz czarnych diamentów wyrzucanych z rozpadającego się meteorytu. Naukowców pociąga nie tylko wyjątkowy rozmiar diamentów. Karbonado posiada też istotną przewagę nad pozostałymi diamentami.
Dzięki złożonej strukturze jest on nie tylko większy, ale również twardszy. Przecięcie go jest niemal niemożliwe. Inne diamenty takie nie są. Choć są jedną z najtwardszych znanych substancji, mają swoje słabe strony. Mimo iż wydaje się to dziwne, naturalne diamenty rzadko kiedy nie mają skaz. Ale w dzielnicy jubilerów w Nowym Jorku to właśnie te słabości są w cenie. Ich praca pokazuje, dlaczego składające się z pojedynczych kryształów diamenty nie przydają się naukowcom poszukującym diamentu doskonałego. W pracowni jubiler zaznacza najpierw właściwe miejsce. Następnie program komputerowy identyfikuje słabe punkty i określa optymalne miejsce do przecięcia kamienia. Dziś zamiast młotków i dłut używa się laserów. Ale samocięcie wciąż opiera się na znalezieniu tzw. płaszczyzny łupności. Naturalny diament pęka gładko w miejscu, gdzie chemiczne wiązania są najsłabsze. Wykorzystując płaszczyznę łupności, uzyskuje się idealnie gładkie cięcie. Jednak dla naukowców ta cecha diamentów monokrystalicznych jest dyskwalifikująca. Diamenty, które mogą pękać, nie nadają się do urządzeń wysokiej technologii. Kluczem do stworzenia superdiamentu jest odtworzenie polikrystalicznej struktury karbonado. Stworzenie teorii wyjaśniającej powstawanie czarnych diamentów w próżni skutkuje kolejnym przełomem – opracowaniem nowego sposobu wytwarzania diamentów. Dzięki karbonado wiemy, że do wytwarzania diamentów nie potrzeba wysokiego ciśnienia, tylko próżni. Czarny diament przygotował grunt pod stworzenie superdiamentu, twardszego i większego niż dotychczas, który może istnieć w różnych wielokryształowych formach, jakie nie występują w naturze. Kosmiczną próżnię ma zastąpić niskie ciśnienie. Ten proces zwany jest chemicznym osadzaniem z fazy gazowej, czyli CVD. Ziarno diamentu wkłada się do komory, w której panuje ciśnienie odrobinę niższe od atmosferycznego. Komora podgrzewana jest do temperatury 1980 stopni. Następnie do środka wtłaczany jest metan, gaz zawierający atomy węgla. A potem wodór. Gazy bombarduje się mikrofalami, które wzbudzają je i prowokują cząsteczki wodoru i metanu do zderzania się. W efekcie uwalnia się chmura atomów węgla, które osiadają na ziarnie diamentu, stopniowo go powiększając. Tak wyglądał diament na początku. Po 24 godzinach jest dwa razy większy. W laboratorium badawczym Marynarki Wojennej USA w Waszyngtonie James Butler zmodyfikował metodę CVD. Powstają tu już nie pojedyncze kamienie, ale diamentowe płyty o grubości wafla. Materiał ma za bazę coś innego niż diament. Na przykład płytę krzemową, na którą nakładamy cieniutką warstwę ziaren diamentu. Przypomina to rozsypywanie kryształków soli na kuchennym stole. Następnie te drobiny poddawane są procesowi CVD i zaczynają rosnąć. Rosnąc, łączą się ze sobą, tworząc masę zbudowaną z samych diamentów, ale o różnorodnych ziarnach. Każdy kryształ wiąże się z innym, tworząc na powierzchni całej płyty sieć kryształów o grubości 0,5 mm. Mogą mieć do 20 cm szerokości. Kształt diamentowej płyty jest uwarunkowany kształtem szablonu.
i jest on idealny do zastąpienia płyty krzemowej. Te diamenty są znacznie twardsze od naturalnych. Przewodzą prąd i są odporne na wysokie temperatury. To prawdziwe superdiamenty. Prosty test pokaże, dlaczego diamenty świetnie nadają się do układów scalonych ze względu na zdolność przewodzenia ciepła. Wystarczy kostka lodu i duża diamentowa płyta. Ta płyta przeniesie ciepło z mojej ręki do kostki lodu. Diamenty bez większego problemu wnikają w lód, ponieważ topią go ciepłem mojej dłoni. To coś więcej niż sprytna sztuczka. Dzięki filmowaniu superdiamentów z użyciem wzmacniaczy obrazu, wiadomo, o ile te diamenty są bardziej efektywne w przewodzeniu ciepła od krzemu używanego w elementach elektronicznych. Lewa płyta jest z diamentu syntetycznego, prawa z krzemu. Obie płyty umieszcza się w lodzie i podłącza do termicznego wzmacniacza obrazu, rejestrującego przemieszczające się ciepło. Płyta diamentowa przewodzi ciepło aż do 5 razy szybciej niż krzemowa. To właśnie dzięki tej właściwości diamenty zasługują na miano superdiamentów. Naukowcy są podekscytowani. Po raz pierwszy otrzymali substancję, która może położyć kres dominacji krzemu. Urządzenia bazujące na mikrochipach diamentowych mogą pracować szybciej, sprawniej i bez przegrzewania się. Szybsze, mniejsze, bardziej wydajne. Komputery cienkie jak bibuła. Wieczne telefony komórkowe, ekrany o doskonałym obrazie. Elektronika to dopiero początek. Już dziś naukowcy mogą stworzyć diamenty o kształtach i formach, które zrewolucjonizują dzień jutrzejszy. Badacze z Instytutu Carnegie'ego w Waszyngtonie starają się rozwiązać niektóre z największych zagadek świata nauki. Od przewodzenia prądu w sprężonym gazie, po zdolności przeżycia organizmów w ekstremalnych warunkach. Do badań potrzebne są bardzo wysokie ciśnienia, które może wytworzyć tak zwana prasa diamentowa. Uciska ona obiekt między dwoma czubkami diamentów, wywierając ogromne ciśnienie w punkcie styku. Pozwala to tworzyć ciśnienie panujące we wnętrzu Ziemi. Dla zespołu badaczy było ono niewystarczające. Ale gdy zwiększyli nacisk, pojawił się problem. Diamenty się skruszyły. Russ Hemley, dyrektor laboratorium geofizycznego, zdecydował, że potrzebne jest nowsze urządzenie z jeszcze bardziej odpornymi superdiamentami. Już od lat nasz zespół wykorzystuje diamenty w eksperymentach z wysokimi ciśnieniami. Teraz po prostu potrzebowaliśmy czegoś jeszcze lepszego niż dotychczas. Potrzebowaliśmy lepszego, silniejszego i większego diamentu, niż mógł powstać w wyniku działań matki natury lub bardziej konwencjonalnych procesów produkcyjnych. Do stworzenia superdiamentu Hemley wykorzystał metodę CVD, by przyspieszyć proces wzrostu. Następnie kryształy poddano działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury, by je dodatkowo utwardzić. Efekt? Kolejny krok naprzód na drodze do diamentu doskonałego. Diament nie tylko rósł wielokrotnie szybciej, ale urósł większy, do 15 karatów. W ciągu zaledwie 6 dni powstał kamień o 1/3 mniejszy i aż 50% mocniejszy od diamentu Hope, który natura tworzyła przez kilka miliardów lat.
Nowy superdiament okazał się tak twardy, że uszkodził twardościomierz. Wykorzystany w prasie diamentowej spełnił z nawiązką oczekiwania naukowców. Możemy symulować ciśnienia miliony razy większe od tych panujących na naszej planecie. Urządzenie wytwarza ciśnienia tak wielkie, że nie były do tej pory przedmiotem badań. Takie jak to panujące w płaszczu ziemskim. 1300 kilobarów, czyli nacisk ponad 1 300 000 kilogramów na centymetr kwadratowy. Ulepszony instrument pozwala szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania, na przykład, czy poza Ziemią istnieje życie. Zespół prowadzi badania na dwóch najbardziej powszechnych odmianach bakterii, w tym E. coli. Po umieszczeniu ich w płynie uruchamia się prasę. Płyn zmienia się w lód o dużej gęstości. Pod olbrzymim ciśnieniem większość bakterii ginie, ale 1% nadal żyje. Jeśli bakterie mogą przetrwać tak ekstremalne warunki, może jakieś formy życia są w stanie egzystować na przykład na innych planetach. Nowatorskie zastosowania superdiamentów wychodzą daleko poza poszukiwanie obcych form życia. Od superczułych czujników elektronicznych po supertwarde implanty, takie jak stawy. Superdiamenty wytworzone w niskim ciśnieniu w istotny sposób wpłyną na naszą przyszłość. Usprawnią systemy łączności, szczególnie na polach bitew. Będące w ciągłym użyciu i zmiennym otoczeniu radia często się psują, szczególnie w ciężkich warunkach wojennych. Ale wyobraźmy sobie, co by było, gdyby zbudowano je z superdiamentów. Już dziś można z nich wytwarzać maleńkie nadajniki zwane nanorezonatorami, dzięki którym radia i komputery są znacznie trwalsze i efektywniejsze. Mogą one wibrować z prędkością miliarda razy na sekundę, generując dźwięk tak doskonały jak nigdy wcześniej. A jednocześnie są nie do zdarcia. Wszystko to dzięki diamentowi 1000 razy mniejszemu od szerokości ludzkiego włosa. Ale skorzystają nie tylko żołnierze. Diamentowe rezonatory trafią do urządzeń dnia codziennego, takich jak telefony komórkowe, umożliwiając dłuższe rozmowy bez jakichkolwiek zakłóceń. Błysk diamentu, który tak przyciąga oko, ujawnia kolejny sekret – jego przejrzystość. Przepuszcza światło, jednocześnie spowalniając je podczas przechodzenia. Gdy promień światła wchodzi do diamentu, gęsta struktura węglowa spowalnia go ponad połowę. Odbijające się wewnątrz spowolnione światło daje wrażenie, że trwa dłużej. Promień światła może wielokrotnie odbijać się wewnątrz, a potem wychodzi pod innym kątem. Diamenty zdają się tak błyszczeć, bo światło wchodzi z jednej strony, a wychodzi z innej. Wydaje się, że diament sam wytwarza światło, ale to nieprawda. On tylko w specyficzny sposób rozprowadza wpadające z różnych stron światło. Niesamowite. Już wiemy, dlaczego diamenty lśnią. Tak wyjątkową przejrzystość można wykorzystać w optycznych urządzeniach wysokiej technologii. Diamenty przepuszczają światło w całym spektrum, od ultrafioletu po podczerwień. To jedyna substancja, przez którą światło przechodzi niemal niezmienione. NASA będzie mogła wytwarzać z superdiamentów bardzo twarde i przejrzyste luki. Możliwości ich zastosowania są nieskończone.
Wkrótce te kamienie mogą znaleźć się wszędzie. Od biurka po przestrzeń kosmiczną. Jeśli chodzi o diamenty, jesteśmy dopiero na początku drogi. Jedyne, co nas może ograniczać w kwestii ich zastosowań w przyszłości, to nasza własna wyobraźnia. Stworzenie diamentów zabrało naturze miliardy lat. Dziś potrzeba kilku dni, by wyprodukować diamenty twardsze i większe. Po prostu lepsze. Przyszłość jest tuż za rogiem. Techniki produkcji diamentów są coraz lepsze, a koszta spadają. Może nadejdzie dzień, gdy diamenty będą równie powszechne jak kamienie na drodze. Podobnie jak stal, tranzystory i krzem, diamenty mogą zrewolucjonizować nasze życie. Witajcie w erze superdiamentów. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Justyna Naglik, czytał Robert Samot.